Pandemia wpłynęła również na sytuację osób, które spłacają swoje kredyty mieszkaniowe już od kilku lat. W przypadku osób, które mają kredyty w złotym, te osoby płacą dzisiaj niższe oprocentowanie tych kredytów za sprawą obniżenia stóp procentowych i w konsekwencji spadku stopy WIBOR, która decyduje o oprocentowaniu kredytu. Warto tu jednak pamiętać o tym, że rata konkretnego kredytu, który spłacamy, może ulec obniżeniu z pewnym opóźnieniem, gdyż banki aktualizują oprocentowanie i harmonogramy z określoną częstotliwością, najczęściej raz na 3 miesiące. Zatem jeśli oprocentowanie kredytu jeszcze nie spadło, to ono ulegnie obniżeniu na pewno w ciągu najbliższych kilku tygodni. W nieco gorszej sytuacji są osoby, które spłacają kredyty walutowe. Za sprawą osłabienia złotego, oprócz tego, że wzrosła rata kredytu, wzrosło również aktualne saldo zadłużenia wyrażone w złotych. Więc dzisiaj do spłaty ciągle mamy więcej niż było to kilka miesięcy temu, mimo tego, że kredyt ciągle regularnie spłacamy. Pandemia wymusiła również po stronie banków wprowadzenie tak zwanych wakacji kredytowych. Jest to rozwiązanie, które jest oferowane wszystkim kredytobiorcom, którzy chcieliby zawiesić spłatę swoich rat kredytowych. Banki pozwalają na zawieszenie spłaty rat kredytowych nawet do 6 miesięcy. Warto tu również zwrócić uwagę na to, że nie jest to rozwiązanie nowe, ponieważ w wielu bankach instytucja wakacji kredytowych funkcjonowała od wielu lat. Z tym, że różnica w tych wakacjach, które zostały obecnie zaoferowane, jest to dłuższy okres, na jaki możemy zawiesić spłatę raty. Aktualnie banki pozwalają na zawieszenie spłaty nawet do 6 miesięcy, wcześniej były to 1, maksymalnie do 3 miesięcy. Analizując i zastanawiając się nad wakacjami kredytowymi, warto mieć jednak świadomość tego, że nie jest to rozwiązanie bezkosztowe. Te raty, które dzisiaj nie zapłacimy, one w większości banków zostaną doliczone do kwoty aktualnego zadłużenia i będzie to oznaczało, że kolejne raty, które będziemy spłacali już po zakończeniu wakacji kredytowych, będą wyższe. Zatem to rozwiązanie z tych wakacji kredytowych to jest najlepsze rozwiązanie dla osób, które dzisiaj rzeczywiście nie są w stanie spłacać swoich rat kredytowych. Jeżeli jednak jesteśmy w stanie płacić te raty, to nie warto korzystać z tego rozwiązania, gdyż będzie to generowało dodatkowe koszty. Wakacje kredytowe są dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które rzeczywiście utraciły możliwość zarabiania, możliwość spłaty rat kredytowych. W takiej sytuacji priorytetem naszym powinno być utrzymanie płynności finansowej. Wakacje kredytowe będą oznaczały odnotowanie co prawda tego faktu w naszej historii kredytowej w rejestrach Biura Informacji Kredytowej, ale nie będzie to rodziło negatywnych skutków w przypadku, gdybyśmy tych rat nie spłacali, nie korzystając formalnie z wakacji kredytowych. Zatem podsumowując, jeżeli stać jest nas na spłacanie rat kredytowych, płaćmy te raty, gdyż to będzie tańsze rozwiązanie. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie tych rat kredytowych płacić, skorzystajmy z wakacji kredytowych, nawet kosztem wyższych rat w kolejnych okresach.